Halo, halo, dzień dobry, witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do przygotowania ze mną budyniu czekoladowego. Jest aksamitny, kremowy, przepyszny. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od przesypania kakao do miski. Dodajemy mąkę ziemniaczaną. I pomieszamy troszeczkę. Następnie dodajemy żółtka. I mleko. Teraz trzepaczką dobrze wszystko trzeba wymieszać. Dodaję esencję waniliową. I mieszam. Mieszam, aż wszystkie grudki znikną. A teraz do rondelka przelewam śmietanę kremówkę, dodaję cukier puder i masło. I będę podgrzewać na średnim ogniu, aż masło i cukier się roztopią. Jak masło już roztopione, dodaję powolutku moją kakaową mleczną mieszankę. Teraz przykręcam troszeczkę grzanie na kuchence i cały czas mieszam, aż budyń zgęstnieje. Jak już jest przepięknie aksamitny i gęsty, dodaję czekoladę i mieszam, aż się rozpuści. I gotowe. Przelewam do pucharków i czekam, aż ostygnie, zanim będę dekorować. Teraz, jeżeli będziemy używać ten budyń do przekładania ciast albo nadziewania pączków, trzymamy w rondelku, tylko przykrywamy folią spożywczą szczelnie, żeby nam się skórka nie utwarzyła. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmek Wam się podobał. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i życzę smacznego. Do zobaczenia.